Dashboard. Szanowni Państwo, witam wszystkich z wielką estymą i szacunkiem. Proszę Państwa, można powiedzieć, że most jaki jest, każdy widzi. Każdy wie, każdy go oglądał, nieraz z niego korzystał. Most jest zlokalizowany na przepięknej rzece Korytnica, która bierze swój początek pod Mirosławcem. Wije się na odcinku prawie 40 km przez Puszczę Drawską, aby ujść do rzeki Drawa pod Bogdanką. Rzeka bardzo ważna przyrodniczo, ekologicznie. Rzeka o hydrologii mało spotykanej, nie powiem, że niespotykanej w Polsce, bo to jest nieprawda, natomiast o unikatowej hydrologii. I zarazem rzeka, na której nie było dotychczas żadnej przeprawy, której by pozwalałaby korzystać pojazdom wysokotonażowym. Zarówno oczywiście naszym pojazdom do wywozu drewna, jak również pojazdom ratunkowym, gaśniczym, że nie wspomnę o karetkach. Most ten, poza tym, że położony tak przy pięknej rzece, to jest takim mostem łączącym, wpływającym na życie trzech gmin, tak naprawdę. Bo gminy Kalisz Pomorski, gminy Mirosławiec, gminy Tuczno, łączy, umożliwia, wpływa bardzo w dużym stopniu też na bezpieczeństwo mieszkańców, przede wszystkim gminy Tuczno, tych peryferyjnych miejscowości, tutaj jak Ponikiew, Sadowo, czy też Płociczna. Na temat tego mostu już dyskutowaliśmy znacznie wcześniej, kilka lat temu z włodarzami gmin, że jest nam potrzebny element, który by spinał i umożliwił połączenie północnej części, bo to zarazem też jest most na granicy dwóch powiatów. Mamy powiat wałecki, powiat drawski. I że był nam potrzebny element taki, który by miejscowa ludność, społeczeństwo lokalne mogło wykorzystywać do celów bytowych. Most ten został wybudowany w miejscu, gdzie istniał most drewniany o nośności teoretycznie 6 ton. Most wybudowany w 1984 roku w ramach chyba ostatnich ćwiczeń Układu Warszawskiego na tych terenach. Most drewniany. Jak tutaj rozmawiałem z wykonawcami w czasie rozbiórki, był to unikatowy most, bo zbudowany z minimalną ilością gwoździ, tak, bo jak się okazało, jak były rozpięte przęsła, to cały most runął. Się okazało, że nie był spięty w żadnym innym miejscu. I most ten spełniał swoje warunki, swoje zadanie tak długo, dopóki z lasu drewno wyjeżdżało małymi pojazdami, dopóki ludzie nie posiadali, mieszkańcy wiosek tutaj, środków lokomocji innych jak rowery i motorowery, to ten most spełniał zadania. Natomiast z postępem czasu przestał pełnić, a ostatnie lata, przebiegi pogodowe, się okazało, że też bardzo negatywnie odnoszą się do konstrukcji drewnianych. Ta konstrukcja w galopującym tempie nam zaczęła po prostu gnić, pomimo tego, iż była zabezpieczona. Zresztą taki sam proces zaobserwowaliśmy na naszej wieży drewnianej. Dlatego też most ten został, podjęta decyzja o jego przebudowie. Przebudowa ta była realizowana w oparciu o zarządzenie nr 58 dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie inwestycji wspólnych z gminami w obiektach drogowych. I dzięki temu most ten został praktycznie w całości sfinansowany z funduszu leśnego. Dla nas leśników pojęcie funduszu leśnego jest znane i nie trzeba tutaj nic więcej mówić, natomiast dla Państwa spoza lasów powiem, że jest to fundusz, na który składają się wszystkie jednostki Lasów Państwowych, wszystkie nadleśnictwa w Polsce, który stanowi taką rezerwę finansową, z którego lasy realizują zadania ochronne, zadania o dużym znaczeniu społecznym i tak dalej. I staliśmy się beneficjentami tego funduszu, za co dziękujemy bardzo, bo inwestycja kosztowała całość 1 228 000, a fundusz sfinansował to praktycznie w 95%. Kilka słów na temat tego mostu. Most wybudowany
w technologii płyt falistych stabilizowanych gruntem zasypowym. Tak to bardzo mądrze wygląda, się nazywa. Natomiast jest to bardzo fajna technologia, pozwalająca do minimum ograniczyć ingerencję ciężkiego sprzętu w terenie, wprowadzanie jakichś dodatkowych elementów obcych. Jakbyśmy tak, nie wiem, tutaj pan projektant by się pewnie prędzej wypowiedział, ale myślę, że jakbyśmy tak policzyli, to udział tych elementów innych niż naturalne, objętościowo, to jest tam, nie wiem, 5-10% całej masy. To są blachy i trochę gwoździ i betonu, nic więcej. A reszta, wszystko to jest grunt. Rodzimy grunt, czy przywieziony, ale naturalny. Technologia, jak powiedziałem, bardzo przyjazna środowisku. Cała konstrukcja została, cały most od rozbiórki mostu drewnianego do uzyskania takiego efektu trwała fizycznie 3 miesiące, z przerwami oczywiście, także też technologia bardzo szybka. Nośność tego mostu określona jest klasą pierwszej, czyli w zasadzie wszystkie pojazdy bez ograniczeń mogą korzystać, tak panie Konradzie, można powiedzieć, że to tak w przybliżeniu można byłoby powiedzieć. Szerokość mostu 8 metrów, długość 9, szerokość jezdni 4 metry. Z mostem, przy budowie tego mostu zostały wykonane drogi najazdowe o długości 133 metrów. Wykonany został plac manewrowy przy punkcie czerpania wody PEPOSZ. Docelowo tutaj na tej małej łączce planujemy łącznie z lokalną organizacją turystyczną wykonanie małego slipu i bindugi, tak żeby kajakarze, rzeka Korytnica jest bardzo atrakcyjna spływowo, aby kajakarze mogli tutaj sobie wyjść, pierwszy odpoczynek zrobić na tym moście. Tak w telegraficznym skrócie myślę, że to tyle, co chciałem Państwu przekazać. Poprosiłbym teraz o zabranie głosu pana naczelnika. Pan dyrektor delikatnie mi pokazuje. Ja bym chciał podkreślić też wyjątkowość, o której pan nadleśniczy powiedział, bo ta wyjątkowość jest tu geograficzna, ale to jest też wyjątkowy most dosyć w skali całych lasów państwowych. My nie budujemy tak dużo mostów, bo to jednak jest rzadkość. A ten most wpisał się dokładnie w to, o czym mówi to nasze wewnętrzne uregulowanie w postaci zarządzenia o wspólnych przedsięwzięciach. Mamy na myśli potocznie wszystkie wspólne przedsięwzięcia, głównie z gminami, z samorządami, czyli gminy, powiaty, ale też wspólnym przedsięwzięciem jest ta nasza droga leśna, bo to jest wspólne przedsięwzięcie dyrektora generalnego z panem nadleśniczym przy kontrasygnacie dyrektora regionalnego, więc to w takich obiektów dużo wcale nie robimy. Ten wniosek w zeszłym roku został bardzo dobrze oceniony, wysoko uplasował się w rankingu, stąd w ogóle była możliwość sfinansowania i też jakby z tej racji, że dużo takich przypadków nie ma, dyrektor podjął decyzję o tym, żeby skorzystać z zaproszenia i też uświetlić otwarcie tego mostu obecnością swojego przedstawiciela. Także ze strony dyrektora ja przekazuję gratulacje za to, że udało się w miarę w szybkim terminie ten most wybudować i oby jak najdłużej służył. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze. Bardzo dziękuję panu naczelnikowi za tak miłe słowa skierowane przede wszystkim na ręce gospodarza nadleśniczego Huberta. Drodzy Państwo, to jest też wyjątkowa chwila, bo to pokazuje, jak bardzo lasy państwowe wpisują się w oczekiwania lokalnych samorządów i społeczności regionu. Gdyby nie działania podjęte przez nadleśnictwo i nadleśniczego, no to pewnie by nas tutaj nie było. Gdyby nie pozyskanie drewna, z którego przede wszystkim żyją lasy państwowe, i pieniądze uzyskane ze sprzedanego surowca, nie byłoby funduszu leśnego, tego narzutu na fundusz leśny i nie byłoby z czego sfinansować tego przedsięwzięcia. To, że jest to przedsięwzięcie wspólne
dyrektora generalnego z nadleśnictwem, to fakt. I ten fundusz leśny, o którym tutaj wspominamy, jest takim pewnym wentylem bezpieczeństwa w naszej organizacji, w Lasach Państwowych, i o tym trzeba wiedzieć. Ten fundusz leśny nie służy tylko i wyłącznie do budowania dróg i mostów, ale do zabezpieczania klęsk żywiołowych, które się przecież pojawiają. I ostatnia, bardzo tragiczna na Kaszubach, gdzie zginęli ludzie. W bardzo krótkim okresie czasu nadleśnictwa musiały uporządkować te tereny. Tysiące hektarów i setki tysięcy przewróconych drzew w postaci drewna. I dzisiaj możemy się szczycić tym, że te grunty dzięki właśnie pieniądzom z funduszu leśnego, tej takiej leśnej skarbonce, zapewniły trwałość i ciągłość produkcji leśnej. Te obszary nie leżą i nie zarastają chwastami, ale dzisiaj zostały już uproduktywnione i z tych działań będą korzystały następne pokolenia Polaków. Dlatego cieszy mnie obecność pana naczelnika tutaj razem z nami, ale też wszystkich państwa, dlatego że to dla nas jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy się spotykali, rozmawiali ze sobą i patrzyli w przyszłość, pomijając wszelkie aspekty tego, co nas otacza z zewnątrz, bo ta mała lokalna społeczność i ta mała lokalna rodzina w postaci nadleśnictw i samorządów, jeżeli współpracują ze sobą, to tylko przynosi efekty i korzyści dla lokalnej społeczności. Także bardzo dziękuję panu nadleśniczemu, gratuluję, dziękuję za zaproszenie i czynimy swą powinność. To nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe. Powiem wam, że to nie będzie łatwe. Także. No, dobra. Dobre cięcie. Pana dyrektora poproszę. Ja tak już spróbuję, żeby nie przeciąć. No, brawo! Wiadomo, kto tu rządzi. Pan dyrektor dzisiaj zapowiedział. Jeszcze został sznurek. To ja może panowie burmistrzowie wspólnie to zrobimy. Ja no, już. Jest! Ale dobrze, że fiskalsa nie wziął. Bo pan naczelnik jest przyjechał.